Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. Ja nazywam się Kuba Wątły, a to jest poniedziałkowe nasze spotkanie, rozpoczynające tydzień, 28 dzień marca, 3 minuty po godzinie 21. Tak, dobrze Państwo widzicie tutaj na dole, za chwilę do tego przejdę. A skoro to poniedziałek, to już za chwilę, jak co poniedziałek, Państwa i moim gościem będzie Pan Profesor Jacek Leociak, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury i bardzo baczny, krytyczny obserwator naszej rzeczywistości. Pytanie na dziś, ono będzie aktualne przez cały ten tydzień, proszę Państwa, ponieważ chcemy od maja bardzo mocno przymierzyć się do rzeczywistego uruchomienia drugiego, równorzędnego cyklu naszych codziennych spotkań. To powiem tak, według wszelkich znaków na niebie i ziemi i statystyk wszystko wskazuje na to, że powinna być to godzina 22:15 od poniedziałku do piątku. Późna, ale bardzo właściwa. Co to oznacza, proszę Państwa, że do wyboru mamy w gruncie rzeczy dwie godziny, 19 lub 22.15. Decyzję pozostawimy Państwu za tydzień w poniedziałek. Po piątkowym programie podamy Państwu oficjalne statystyki w procentach, jak to Państwo zdecydujecie. Na bieżąco, w wolnej chwili podczas naszych spotkań o godzinie 21.00, od poniedziałku do piątku możecie Państwo decydować sami za siebie, czy to powinna być 19 czy 22.15, jednak wspomnę raz jeszcze, wszelkie statystyki mówią, że jednak winna to być godzina 22.15, a będzie także od poniedziałku do czwartku znów kolejna fantastyczna grupa intelektualistek i intelektualistów w systemie. Każdy będzie miał z Państwem spotkanie raz w tygodniu, a więc będzie to już nie 5, a 9 szacownych osób, a piątki 19 lub 22.15, to jak Państwo zdecydujecie, zostawimy sobie na nasze audio-wideo spotkania, czyli nie tylko Państwa komentarze, ale przede wszystkim Wasza obecność w formacie audio-wideo i Wasze rozmowy, bo o taki program prosiliście. Tak więc proszę się spokojnie zastanawiać w tym tygodniu, dawać znać w komentarzach, właśnie w komentarzach, tu gdzie Państwo oglądacie, czy to winna być 19 czy 22.15, a za tydzień w poniedziałek sobie to wszystko bardzo sprawnie podsumujemy. No i od maja powinniśmy zacząć. Tymczasem zaczynamy nowy tydzień, proszę Państwa. Skoro zaczynamy nowy tydzień, to z radością informuję Państwa, że w tym tygodniu pragnę podziękować Pani Marioli, Pani Oli, Pani Ewie, Panu Karolowi, Panu Marcinowi, Pani Uli, Pani Krystynie, Panu Darkowi, Panu Piotrowi i Panu Bartoszowi. To oni zdecydowali się na to, żeby stale wspierać ten projekt pełen intelektualistyk i intelektualistów stałymi zleceniami bankowymi i stałymi zleceniami na zrzutce. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przypomnę tylko, że pierwsze 100 programów, a dzisiaj to już 122 program, wspierało zaledwie 5% osób oglądających te programy na żywo lub z odtworzeń. Zaciskamy pasa i planujemy od maja uruchomienie, jak już wspomniałem, kolejnego pasma z prześwietnymi, nieprawdopodobnie mądrymi osobami, bo takich mądrości nigdy dość, szczególnie we współczesnych mediach mainstreamowych i w internecie, gdzie cała masa szlamu przelewa się z lewo na prawo i z prawa na lewo. Tak więc poddaję Państwu pod dyskusję. Jeśli jesteście, korzystacie, oglądacie, komentujecie, dyskutujecie, to weźcie też pod uwagę, że może raz w miesiącu warto taki projekt wspierać wskazaną przez Was osobiście kwotą. Ona absolutnie nie musi być wielka. Ważne, żeby była stała. Proszę Państwa, profesor Jacek Leociak już w blokach startowych oczekuje na spotkanie. To ja tylko jeszcze przypomnę, że w piątek najbliższy, czyli 1 kwietnia, widzimy się również o godzinie 19 w ramach cyklu Let's Talk Extra. To będzie pan profesor Radosław Markowski, Państwa i naszym gościem, socjolog, politolog z Instytutu Spraw Publicznych, tak więc proszę sobie w kajetach zapisać, 1 kwietnia, piątek, godzina 19, profesor Radosław Markowski, socjolog i politolog w Let's Talk Extra będzie Państwa i moim gościem. No cóż, proszę Państwa, to chyba wszystkie zapowiedzi właściwe. Cieszę się, że jesteście. Będę rad za chwilę przywitać się z Wami. Tym bardziej się cieszę, że część z Państwa, nie wszyscy oczywiście, chociaż byłoby miło, gdyby było znacznie Państwa więcej, że część z Państwa nie tylko z nami jest, nie tylko komentuje, nie tylko dyskutuje, nie tylko korzysta, ale także stale nas wspiera. Mam nadzieję, że ten odsetek będzie się stale zwiększać, bo to dzięki Państwu nadajemy, funkcjonujemy, no i staramy się cały czas
rozwijać. No dobrze, to kogo witamy? Panie Piotrze, dobry wieczór, witamy serdecznie. Pani Irmina jest z nami. Pani Ewa, drodzy redaktorzy, wszyscy bliżsi i znajomi, miło Was powitać. Pan Wojciech, dobry wieczór. Pan Włodek, jak zwykle, kłania się nisko wszystkim Państwu. Pan Adam, no o tej porze to już pies wyprowadzony pewnie, panie Adamie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pani Krystyna jest z nami, pan Kasparow, witam serdecznie. Panie Maćku, dobry wieczór szanownemu gronu, pisze pan Maciek. Grona pewnie pozdrawia, bo za chwilę Państwo zaczniecie swoje podstoliki, aczkolwiek zwracam uwagę, żeby nie uciekało to, o czym mówią nasi goście. Pani Urszulo, dobry wieczór. Pani Zofio, witam. O, pani Maria, witam serdecznie. Witam serdecznie, pani Mario. Pani Katarzyna również jest z nami. Pani Paulina, jak zwykle się rozpisuje na początek, to dobry znak. Miło znów widzieć się ze Starą Gwardią, jak i z nowymi osobami. Zachęcam do łapek w górę i wsparcia choćby najdrobniejszego. Dziękuję pięknie, pani Paulino. Bo to prawda, każdego właściwie dnia pojawiają się tutaj wśród tak zwanej Starej Gwardii, jak to państwo sami mówicie, osoby zupełnie nowe, które również bardzo, bardzo serdecznie witam. Pani Barbara wita stałych bywalców i dawno widzianych. Ukłony dla Kuby i pana profesora. Dziękujemy pięknie. Ja w imieniu swoim i pana profesora. Pani Anna jest z nami. 3 razy jo od pana Wojciecha. Panie Wojciechu, 5 razy ode mnie w takim razie. Pan Sławomir, dobry wieczór. Pan Bir, jak dobrze pamiętam, wita wszystkich razem, każdego z osobna. Pani Wanda także jest z nami. Pani Moniko, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie. Pan Krzysztof zapowiada się ciekawy wieczór, jak to zwykle, każdy o 21 od poniedziałku do piątku. Powiem bardzo skromnie, bo nieskromnie mógłbym powiedzieć w imieniu Państwa i moich gości. Pani Wioletto również witam. Pani Regina jest z nami. Pani Barbara. Pan Grzegorz, dobrze Pana widzieć, Panie Grzegorzu. Pan Cyprian, pani Alicja, Kasparow jeszcze raz pan. Witam serdecznie pana profesora Jacka Leociaka i do tego powitania pan Kasparow dorzuca 2 funty brytyjskie. Pięknie dziękuję. Możecie państwo wspierać nas również podczas trwania programu. Tu jest kod QR, numer konta, zrzutka.pl/kubawątły. No i jeszcze kwestia samej emisji na kanałach YouTube'owych. Tam Państwo również macie wszelkie narzędzia. Pana Boba witam serdecznie, panią Annę także, panią Elę, panią Annę też, panie Janie, dobrze Pana widzieć, panie Krzysztofie także, pan Piotr, pan Tadeusz, pani Marta, pan Przemysław podjął już decyzję, że to ma być godzina 19, bo przypomnę Państwu, że mamy do wyboru od maja 19, albo 22.15, aczkolwiek podkreślam, więcej będzie się działo o tej 22.15, proszę Państwa. Tak to właśnie wygląda. Dobry wieczór, panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu i wszystkim naszym, i całej Starej Gwardii, i Nowej Gwardii. O. Dobrze, pan zaczyna, profesorze. Ja właściwie powinienem zapytać na dobry wieczór, co dobrego, no ale jeśli mamy rozmawiać o tym, co w przestrzeni publicznej, to tam za wiele dobrego raczej się nie dzieje. Profesorze, prośba taka, może pan zrobić tak, żeby miał pan mniej miejsca nad głową? Idealnie, po prostu idealnie. Idealny profesor Jacek Leociak. Dobrze, to ja w takim razie, jeśli Państwo pozwolicie i pan profesor także pozwoli, podrzucę taki temat na dobry wieczór. On mi wpadł w oczy dosłownie kilka minut przed programem, ale no, nie byłem w stanie nie zacząć, jak mam być szczery, od tego. Z nieoficjalnych informacji agencyjnych wynika, że otoczenie Donalda Tuska zabiegało o spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie mieli odmówić, bo szef platformy nie posiada demokratycznego mandatu oraz nie pełni funkcji publicznej czy też samorządowej. Administracja Bidena chciała jednak spotkać się z politykiem opozycji, a wybór padł na Rafała Trzaskowskiego, który rządzi w Warszawie. Co zrobił Donald Tusk, zgadnie pan, panie profesorze? Nie będę zgadywał. Donald Tusk się obraził. Donald Tusk się obraził, bo nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na Zamku Królewskim podczas przemówienia prezydenta Bidena. Dlaczego od tego tematu chciałem zacząć? Bo doskonale Państwo wiecie, że jeśli chodzi o zderzenie z rządzącym reżimem, to generalnie cała nasza nadzieja, nasza, wspólna, jest w szeroko pojętej opozycji. I jak widzę takie kwiatki, panie profesorze, to zastanawiam się, czy ja nie powinienem na przykład kupić plastikowego wiadra,
takiego zwykłego, może być zielone na przykład, albo niebiesko-żółte, napisać sobie na nim nadzieja i upatrywać nadziei w tym wiadrze, a nie w opozycji, skoro Tusk był tak nieprawdopodobnie małostkowy, bo to była nieprawdopodobna małostkowość, to ostentacyjne nieskorzystanie z zaproszenia, bo z Trzaskowskim administracja Bidena widzieć się chciała. Profesor Jacek Leociak. Ja z niepokojem obserwuję, że 33 dzień wojny, czyli czegoś, co wywraca no, cały świat do góry nogami tak naprawdę, jakoś mało wpływa na taki dobrostan, tak to ujmę, na dobrostan naszej klasy politycznej. I to w kilku wymiarach to widzę. Po pierwsze, wymagałoby to szerszej refleksji, może się nam uda. Fantastycznie jest obserwować urzędujących w obecnej władzy, przedstawicieli rządu i w ogóle całej tej władzy, prawda, która jest, jak ona się tutaj do tej sytuacji dopasowywuje, przekręca, jakby po prostu przebiera, prawda? Tam jest taki bardzo intensywny ruch na tej scenie politycznej, ale do tego to trzeba by wrócić. Po drugie, no kwestia właśnie tej opozycji. Ja przyznam się, że nie słyszałem o tej sprawie z obrażeniem pana Donalda Tuska się na co? Na prezydenta Bidena, tak? Czy na administrację amerykańską? Mogę wejść w słowo, ale wie pan co, obserwując nie od dziś zresztą naszą scenę polityczną, ja mam wrażenie, że w tej sytuacji Tusk nie strzelił focha, tak możemy powiedzieć, w kierunku ani Bidena, ani administracji, tylko w stronę Trzaskowskiego. To jest żal, który ściska dolną część pleców. Chciałem do tego dojść, właśnie, bo zapytałem się tak, no na kogo się obraził pan Donald Tusk, czy na Bidena, czy raczej na swoich rywali politycznych we własnej partii, przecież pracujących na dobra kraju. Ja myślę, że sprawa polega na tym, że jak wielka musi być detonacja, żeby można było ją usłyszeć, żeby niektórzy ludzie mogli usłyszeć, że coś się dzieje, że coś wybuchło, prawda? Ja mam takie wrażenie, że niektórzy z tej klasy politycznej po obu stronach tej barykady, czy tej bariery, czy do końca jeszcze chyba nie usłyszeli, co się wydarzyło. No. I grają starymi kartami, jeśli tak można powiedzieć. Zachowują się podobnie, jak się zachowywali od dawna. No. Przecież mieliśmy wcześniej też takie sytuacje różne zakulisowe właśnie, anse, nie, pretensje, które tam jakoś trochę publicznie się ujawniły, ale większość w kuluarach się działo i takie jakieś no takie dziwne ruchy w obliczu, wtedy jeszcze nie było wojny, prawda, ale w obliczu katastrofy tego kraju, która trwa od 6 lat. No. I narzekamy tutaj wszyscy też od dawna, że jakby nie ma takiej świadomości, że dzieją się rzeczy absolutnie nadzwyczajne, w związku z tym trzeba się zachowywać stosownie do tego wymiaru tej sytuacji. No to nie jest leniwy weekend spędzany nad rzeką, czy nad zalewem, czy nie wiem gdzie, prawda, z kawą z termosu. No tylko to są rzeczy, które polityk powinien przecież rozpoznawać, bo taki jest jego zawód. No i chyba te pieniądze, które oni zarabiają, to są pieniądze z budżetu państwa, prawda? Bo każda z partii jest dotowana z budżetu państwa. Więc no,
no to są ludzie, którzy są opłacani po to, żeby pracować. No. Czasami mi się wydaje, nie wszyscy, nie zawsze, no to jest, zawsze jest tak, że to nie można jakoś myśleć takimi czarno-białymi kategoriami, no ale niestety wciąż są takie sytuacje, gdzie my się zastanawiamy właściwie, w co oni grają, czy grają w jakąś taką klipę, nie wiem, czy państwo pamiętają tą grę w klipę na podwórku ołów, jakaś wełenka i się podbijało tą klipę, ale to są lata 50., 60., moje lata 60., lata mojego dzieciństwa na Muranowie, grałem przecież godzinami tam, więc trochę mi się wydaje, że oni grają w klipę, przynajmniej niektórzy, no i to jest bardzo niepokojące, bo bardzo niepokojące dlatego, że my, którzy jesteśmy obywatelami tego kraju, którzy jesteśmy, żeby tak wysoko tutaj powiedzieć, no jesteśmy ludźmi, o których bezpieczeństwo, prawa mają się troszczyć ci politycy przecież, no nie o siebie, to znaczy nie o jakieś tam swoje stanowiska, kto będzie siedział na lewym krześle, a kto na prawym. Dlatego to chyba to jest taka gra o Polskę. Ja mówię takie banały, no ale... Ale to nie są banały, bo wiem, z czym mi się to skojarzyło, bo są ważniejsze rzeczy. Chciałem po prostu, żebyśmy od tego zaczęli. Ten foch Tuska, bo to był ewidentny foch, mimo że nikt tego tak nie nazwał oczywiście, to mi się to skojarzyło z tymi żyrandolami osławionymi w Pałacu Prezydenckim, że to jest ten sam poziom żenady, po prostu ten sam poziom żenady. To są te prezydenckie żyrandole w pałacu, tylko w innym trochę wydaniu. No tak, tak. Tak. Dobrze, rozweselę pana teraz i państwa. Ale jeszcze nie było Donalda Tuska na dziedzińcu zamkowym, ale ja zobaczyłem Antoniego Macierewicza na dziedzińcu zamkowym, wsłuchanego w przemówienie prezydenta Bidena i widziałem go pierwszy raz od bardzo, bardzo długiego czasu. To jest jakaś reaktywacja, czy może odmrożenie z jakiegoś stanu hibernacji, ale wyglądał tak, jakby nie do końca był odmrożony. To ja tylko dodam, proszę państwa, że wiele, wiele lat temu Tomasz Jastrun, którego pozdrawiam serdecznie, opowiadał mi, jak to w czasie czasów głęboko opozycyjnych Antoni Macierewicz chował się w szafie. W związku z czym być może szafa została otworzona na czas wizyty Bidena. Tak, być może, tak. I on po prostu wypadł z tej szafy, śpiąc, potem się obudził, no i tyle. Proszę państwa, cały czas czekamy na państwa typy. Nowy cykl programów od poniedziałku do piątku od maja, 19 czy 22, 15. Ja tylko nadmienię, że statystyka i wszelkiego rodzaju badania związane z internetem pokazują, że to jednak 22.15 mogłaby być. Powiedziałem, że mimo, że w takiej rzeczywistości jesteśmy, to ja bym troszkę chciał przez łzy pana rozweselić, profesorze i państwa. Pozwoli pan? Dobrze. No proszę bardzo. Ja w miniony weekend postanowiłem się intelektualnie pociąć. Wziąłem taki kill-off i uderzałem się w głowę bardzo mocno. Bardzo mocno. To dość ryzykowne, panie Kubo. No tak. I to uderzanie się kill-offem w głowę to było słuchanie Polskiego Radia 24. Mhm. Profesorze, jeśli chciałby pan zejść, czego panu nie życzę, to proszę zacząć słuchać Polskiego Radia 24. Zejść, jeszcze mam sporo do zrobienia. Więc mam taką nadzieję. Żarty na bok, ale też było zabawnie. Proszę państwa, i w niedzielę wysłuchałem między innymi takich rzeczy, króciutko. Rozmowa jakiejś dziennikarki, dziennikarki to za dużo powiedziane, no nie przesadzajmy też, prawda, nie obrażajmy dziennikarzy, bo tacy są w tym kraju, z Joanną Senyszyn. I pani Senyszyn wspomniała, że Kaczyński od 2015 roku świadomie łamie konstytucję, bo takie są fakty. Prowadząca, proszę państwa, no dostała takiego ślinotoku i tak zaczęła pluć do tego mikrofonu, że tam się przebijało jedynie, że ona nie życzy sobie takich insynuacji.
I to było przerywanie pani Joannie, podnoszenie głosu i nie życzę sobie takich insynuacji. Nie, ale pani poseł, nie życzę sobie takich insynuacji. Ale dalej było już tylko lepiej, profesorze, powiem panu. Bo oczywiście za chwilę do tego tematu przejdziemy, to niejako będzie wprowadzenie. Więc pani dziennikarka, nie przesadzajmy oczywiście z tą dziennikarką, są dziennikarze jeszcze w tym kraju. Było łaskawa zapytać panią Senyszyn, dlaczego marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie mówi o państwach Unii Europejskiej, które tam wspomagają tę machinę wojenną Putina, tylko tutaj w Polskę uderza. No i powiem szczerze, że nie zawiodłem się na Joannie Senyszyn, bo Joanna Senyszyn z pełną powagą odparła, że może dlatego, iż jest marszałkiem polskiego Senatu. Tak mniej więcej odpowiedziała. A jeśli państwo zapomnieliście albo już to gdzieś wyrzuciliście z głowy, to ja tylko szybciutko przypomnę państwu. Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Tak orzekł marszałek Senatu Tomasz Grodzki do Rady Najwyższej Ukrainy, mówiąc po ukraińsku, w języku ukraińskim. To było, jak dobrze pamiętam, nagranie, które pojawiło się na Twitterze zupełnie niedawno. Panie profesorze drogi, drodzy państwo, bo to też jest pytanie do was. O, pan Wojciech pisze o ówno burzy w Prawie i Sprawiedliwości. Znaczy, ja powiem tak, już panu oddaję głos. Po pierwsze, Grodzki nie minął się z prawdą. Po drugie, to nie jest facet z mojej bajki, z bardzo wielu powodów i podejrzewam, że z pana też. Po trzecie, język dyplomacji to nie był. I po czwarte, przed chwilą mówiliśmy o tym, że padło na Rafała Trzaskowskiego, a nie na Donalda Tuska, żeby się spotkać z Bidenem. No ale to właśnie mamy też drugą stronę Rafała Trzaskowskiego, który był jednym z pierwszych, który wyskoczył i powiedział, że tak nie można. To skandal jest absolutny, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Dlaczego w ogóle poruszam ten wątek z panem profesorze, z mojego punktu widzenia? Tu nadal clou moim zdaniem jest nie wypowiedź Grodzkiego, tylko jedność opozycji, mówienie jednym głosem opozycji w kontekście najbliższych konstytucyjnie czy nieprzeprowadzonych, to nieistotne, chodzi o termin, wyborów parlamentarnych. Jak pan widzi tę jedność na tym przykładzie? No i oczywiście jak pan widzi marszałka Grodzkiego, którego PiS już oskarża o zdradę stanu de facto i będzie bezsensownie, bo to oczywiście nie przejdzie na szczęście. Chcą go będą przeprowadzać denazyfikację parlamentu, denazyfikację. Tak mówiąc językiem Putina. Profesor Jacek Leociak. Bardzo, bardzo ważna, bardzo ważne pytanie, panie Kubo. I rzeczywiście ta sprawa z wypowiedzią Grodzkiego jest tylko detonatorem, no, czy tak jakby, no nie wiem, ujawnia coś, co nad czym trzeba naprawdę się zastanowić i co niestety, tak jak mówiłem na początku, ten styl sprawowania polityki ze strony opozycji się nie zmienia. No, niestety się nie zmienia mimo tej radykalnej zmiany na świecie, która się dokonała. Nie w Ukrainie, tylko na świecie po prostu. I teraz to jest właśnie niepokojące, bo to, co Grodzki wszystko, ja uważam tak, wszystko, co Grodzki powiedział, jest prawdą. To jest pierwsza rzecz. Przechodzą transporty, płacą Polacy za gaz. No przecież nie odcięliśmy się od tego gazu. Nie kupujemy węgla z, nie wiem, z Chin czy skądinąd, tylko właśnie z Rosji. No to wciąż funkcjonuje. Więc on powiedział prawdę. Natomiast no, jeśli ja nie jestem politykiem, ani nie jestem politologiem, ale... Jestem intelektualistą, to wystarczy, zawsze to powiem. To wystarczy, może to wystarczy do tej oceny, którą za chwilę wyłożę. No,
wydaje mi się, że polityk w tej sytuacji wojennej nie powinien formułować nawet prawdziwych sądów w sposób niedyplomatyczny. No. Trzeba to jakoś sprzedać. Trzeba tę informację uczynić informacją, która nie będzie w swojej formie konfrontacyjna. Po prostu, tylko o to chodzi. No przecież dyplomacja na tym właśnie polega, żeby przekazywać różne rzeczy w taki sposób, który zostawia, no właśnie, miejsce jeszcze na jakieś negocjacje, na jakieś, jakieś korekty. No, nie wszystko trzeba powiedzieć od razu i tak dalej, i tak dalej. Ta wypowiedź była w sensie dyplomatycznym według mnie niefortunna. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że w sensie faktycznym ona jest prawdziwa. Ona jest prawdziwa. Natomiast to jest mniejsza sprawa. Ważniejsze jest to, o co pan zapytał, odnosząc się do kontekstu tej sytuacji. No niestety, tak jak przez ostatnie lata, obserwujemy po prostu rozbicie tej opozycji. Panie Kubo, mówiliśmy nas. Nie wiem, jak zaczęliśmy te nasze spotkania. No mówiliśmy o tym, że kwestia ordynacji wyborczej jest taka, która promuje właśnie duże koalicje. No, nie można myśleć, że się wygra wybory, jeśli się wystawia 5 partii, prawda, które każda osobno będzie zdobywać wyborców. Więc trzeba się zjednoczyć. No, trzeba się wziąć w kupę. Kupą, mości panowie, trzeba pójść na te wybory. No i to w ogóle nie jest realizowane. No. I ja widzę tutaj recydywę. No. W tej sytuacji, dla mnie dramatyczne jest to, że w sytuacji wojennej nic się nie zmienia, jeśli chodzi o te gierki polityczne na jedno się na drugiego obraża, bo ta wielka rywalizacja między Trzaskowskim i Tuskiem nie jest żadną tajemnicą. No, Trzaskowski się otarł o prezydenturę tak naprawdę i gdyby, przecież wiemy już to, gdyby nie było tych wszystkich manipulacji, o których wiemy teraz w czasie wyborów, to naprawdę ta różnica głosów jest na tyle, była na tyle nieznaczna, że wszystko się mogło odwrócić. No i właśnie, to jest ta szorstka przyjaźń. Użył tego sformułowania zupełnie ktoś inny, z innej opcji politycznej, ale mnie się wydaje, że to jest szorstka przyjaźń właśnie. Dobrze, zróbmy skok. Panie Kubo, to jest niedobra sytuacja. To jest niedobra wiadomość. To jest niedobra wiadomość, ponieważ gramy, każdy gra na siebie. Szymon Hołownia idzie mocno do przodu, prawda? No i nie ma jakiegoś. I niech idzie, prawda? Ale wydaje mi się, że jest coś ważniejszego niż budowanie własnej mocnej pozycji partyjnej. Tu trzeba myśleć całościowo. No. Czy wojna w Ukrainie zmieniła polską sytuację? Czy ci ludzie, którzy są u władzy i którzy się przecież fraternizowali z tymi wszystkimi putinowskimi siłami w Europie, no, z Orbanem, który teraz gra bardzo ostro proputinowsko, już zupełnie otwarcie. Czy ci ludzie się zmienili? Czy oni wyjęli stare mózgi i włożyli sobie nowe mózgi? To tak wygląda. Dla mnie zabawne są te sytuacje, kiedy pan Błaszczak tam, czy ci inni tacy prominentni politycy, o których na pamięć znamy ich odzywki, ich zachowania, ich działania, nie tylko słowa, ale działania, które
no po prostu jednoznacznie no zmierzały do, no do zamącenia, no do rozbicia jedności Unii Europejskiej, no do tego polexitu, no, no, no wyraźnie. No. A pan Macierewicz, który wyszedł z szafy teraz, no w jaki sposób oddziałał wzmocnienia obronności Polski? Wywalał generałów, likwidował przetargi na sprzęt. Więc kończąc ten wątek, to jest bardzo poważna sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że wojna przykryła teraz to wszystko, te wszystkie działania PiS-u, które żeśmy obserwowali od lat, przez lata całe, ale te działania się nie skończyły. No patrzcie państwo, co oni robią. Przy ustawie o uchodźcach chcieli wkręcić bezkarność urzędników. No i po prostu opatrzność boska czuwała nad tym wszystkim, że się im to nie udało. Dzięki właśnie sprawności kilku posłów, którzy zawsze dobrze pracują, a taniec wokół konstytucji. I teraz ja słyszę, że Donald Tusk, to już kilka dni temu, no dochodzi taki komentarz, czy takie stanowisko Donalda Tuska, że no zmianę konstytucji, no dobrze, no to się zastanowimy i tam, tak jakby on chciał w ogóle debatować nad zmianą konstytucji w dzisiejszej sytuacji. To jest jakiś obłęd. Co to znaczy? Jakie zmiany w konstytucji? Ale to ja panu odpowiem, profesorze. Ponad 2 tygodnie temu to Donald Tusk był autorem zdania, że nieważne, że są to projekty PiS-u dotyczące uchodźców, trzeba je popierać. No tak się, no nie wiem, no ta nasza klasa polityczna się gubi. No, najgorsze, że gubi się opozycja. Albo ona już jest pogubiona trochę, no i nic się nie poprawia. To chcę podkreślić. Ta wojna nie mobilizuje ludzi, bo przecież jest, no zobaczcie państwo, co się dzieje tam na tej wspaniałej i straszliwie maltretowanej Ukrainie. Po prostu tak jakby, no, tak jak jakaś energia się wyzwoliła w ludziach, w zwykłych ludziach, idą, walczą, poświęcają swoje życie. Ja, każdy z nas jakoś przecież zna jakąś taką grupkę uchodźców, która tutaj przyjechała, no, rozmawiał z nimi. Ja też parę osób znam. No to są takie sytuacje, że mąż i ojciec zostaje na przykład w Kijowie, żeby bronić, a matka, żona, matka dzieci, dwójki, trójki dzieci i żona tego człowieka odjeżdża i oni się rozstają, no i nie wiadomo, czy się w ogóle spotkają. To są nadzwyczajne sytuacje. Nie mówię o prezydencie już Zeleńskim, który jest po prostu, no po prostu tak jakby wstąpiła w niego jakaś siła nadludzka. Czyli ludzie potrafią się odmieniać, wyrastać, prawda, w tak granicznych sytuacjach. A ja tu nie do końca widzę. No ale profesorze, ale to też sam pan sobie... Ale się działo u nas. No. Ale sam pan sobie odpowiada na pytanie w tej chwili, bo w pewnym momencie tam się pojawiło pytanie, dlaczego ci nasi politycy w tej sytuacji, ale ci nasi politycy i w ogóle nie tylko nasi, politycy Europy, świata, nasi, nie są w tej sytuacji, w której jest Zełenski. To tak, wniosek, tak. To jest z tego straszny wniosek też. To może zmiana mentalności polityków pojawia się wtedy, kiedy zaczynają obok nich spadać bomby. Obok nich dosłownie. Obok. No ja właśnie myślę, że to jest dobry trop, ale to jeszcze bardziej przerażająca refleksja z tego wynika. No bo przecież czy to rzeczywiście jest tak, że ci ludzie, którzy całe życie spędzają w polityce, to są zawodowi politycy. To są Załęcki nie jest zawodowym politykiem. On się stał politykiem. Ale może właśnie dlatego stał się takim politykiem, jakim go w tej chwili widzimy. Takim, bo były dwie składowe. Po pierwsze, nie był wcześniej politykiem, a po drugie, zaczęła się wojna.
Zełenski stanął na wojnie. Dokładnie. I może te dwie rzeczy ukształtowały w nim takiego polityka. Mówię właśnie. Pan co? Ja myślę tak, jeśli na przykład patrzeć na polityków z tej najwyższej klasy europejskich, zachodnich tak zwanych, no to oni rzeczywiście mogą wciąż jakby się łudzić, że no jest wielki kryzys, my tam jakieś sankcje tam, ale że generalnie nic się nie zmieni dla nich, bo przecież jest granica, bo przecież jest NATO i tak naprawdę to ci Rosjanie tutaj nie, do na Champs-Élysées nie przyjdą. Ja obserwuję od czasu do czasu bliżej, jak się zachowuje prezydent Macron. No i to nie jest według mnie jakiś mąż stanu, który by umiał sprostać tej sytuacji. I takich chyba trochę jest polityków. Natomiast tu nad Wisłą to my mamy inne doświadczenia. I tu nad Wisłą wiemy, że ta granica, tak bym to nazwał, granica piątego artykułu, ona istnieje, ale my mamy doświadczenie i jesteśmy zapewniani w tej chwili, w sobotę, w niedzielę, z najwyższych jakby no w ogóle z źródeł, z najważniejszych, najbardziej miarodajnych i autorytatywnych płynie to zapewnienie. Zresztą zwróciliście Państwo uwagę, że prezydent Biden użył tutaj takiego języka religijnego. To jest ciekawe. Znaczy, to nie jest nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale to jest ciekawe. On mówi, że to jest artykuł święty, że jest świętością, prawda? No więc dobrze, on jest święty, no ale my mamy dwudziestowieczne swoje doświadczenia w Polsce takie, że były różne traktaty, przymierza i one nie zadziałały. Tak? One nie zadziałały. Więc tym bardziej w Polsce politycy powinni być świadomi, że jeśli spadają bomby 30 km od polskiej granicy i jeśli Polska w propagandzie rosyjskiej już zaczyna funkcjonować jako cel tej agresywnej propagandy, prawda? I to jest jednoznaczne, to są te propagandowe fakty. My jesteśmy atakowani już bezpośrednio przez propagandę rosyjską. No więc jeśli to wszystko się zbierze jakby, no i człowiek uświadomi sobie, jaki jest ciężar tej sytuacji, no to aż po prostu niewiarygodne jest, żeby polityk nie wyczuł tego. No ja tego do końca nie rozumiem. I jak mówimy o tej sile, no to jest takie może, ja wiem, metafizyczne tłumaczenie trochę, ale jest coś, są sytuacje, w których człowiek jakby przekracza siebie, nawet sam siebie nie rozpoznał do końca, na co go stać. Są takie sytuacje, to są te nadzwyczajne sytuacje, to są te graniczne sytuacje. I ja uważam, to nie jest przecież moje jakieś odosobnione jakieś zdanie, no, że to my mamy nadzwyczajną sytuację. Na nas nie lecą bomby, tylko na naszych braci Ukraińców. Tam się odbywa ludobójstwo, ale my jesteśmy bezpośrednio... No przecież w bezpośredniej bliskości, nie tylko geograficznej, bo pan prezydent Macron jest daleko. On spokojnie je na śniadanie croissanta i bierze słuchawkę telefoniczną i dzwoni do Putina, już w czasie trwania wojny oczywiście, i tam rozmawiają. No przyznam szczerze, nie wiem, o czym oni rozmawiają, no pewnie o pokoju. Na pewno o pokoju, żeby był pokój na świecie, bo papież Franciszek też chciałby, żeby był pokój i apeluje o pokój. Więc możemy z Putinem rozmawiać o pokoju i apelować o ten pokój, oczywiście. To jest na pewno bardzo, bardzo szlachetna działalność. No, natomiast my tu w Polsce jesteśmy trochę w innej sytuacji i naprawdę, no...
zobowiązani jesteśmy i nasi politycy są zobowiązani do tego nadzwyczajnego myślenia, do jakby skonfrontowania się z nadzwyczajną sytuacją. Nie polityk, który wybiera jakąś, nie wiem, no przepraszam, bo ciągle też wracam do tego Donalda Tuska, który się nie pojawił tam na tym dziedzińcu. No to jest, znaczy, no nic innego nie powiem, co już pan powiedział. No to jest, jeśli tak rzeczywiście było, że on po prostu się obraził, to jest bardzo niepokojące. To nie jest śmieszne, albo to nie jest tylko żenujące, to jest bardzo niepokojące zjawisko. Bo to jest jakby utrata kontaktu trochę z rzeczywistością i z jej ciężarem rzeczywistości. Ale wielka polityka, nie tylko w Polsce, tylko na świecie, profesorze, ma przecież to do siebie, że odrywa od rzeczywistości. Traci się kontakt z rzeczywistością. Na tym polega między innymi wielka polityka. Jest w historii, można powiedzieć, nowożytnej polityki, jeśli można użyć takiego połączenia słów, jest naprawdę niewiele osobowości na świecie, które nie straciły kontaktu z rzeczywistością, patrząc na ich dokonania, ich życie, ich działalność publiczną. To naprawdę jest niewielki procent tych, którzy rzeczywiście tego kontaktu nie stracili. Profesorze, pan i państwo też zresztą wspominacie prezydenta Emmanuela Macrona. To ja tylko dodam, że prezydent Francji nie lubi, gdy prezydenta Rosji nazywa się rzeźnikiem. No tak. Za czyn niedopuszczalny w kraju demokratycznym uważa Macron uniemożliwienie przez aktywistów udzielenia wywiadu jednej ze stacji telewizyjnych przez kremlowską faszystkę Marine Le Pen, to jest jego konkurentka w wyborach prezydenckich. Tak, tak, tak. I Emmanuel Macron, który nie lubi, jak się Putina nazywa rzeźnikiem, będzie telefonicznie rozmawiać znowu z rzeźnikiem, znaczy z Putinem będzie rozmawiać, bo on z rzeźnikiem rozmawiać nie będzie. I teraz moje pytanie do pana jako obserwatora, panie profesorze, i nie musi pan podkreślać, że pan nie jest politologiem, jest pan intelektualistą i dlatego właśnie się spotykamy, i to nie byle jakim intelektualistą. Czy jak pan widzi, czyta takie enuncjacje, ma z nimi styczność, nieważne czy one dotyczą Macrona, one teraz dotyczą Macrona, to jest kontynuacja tego wątku, który teoretycznie przed chwilą skończyliśmy, czyli brak kontaktu z rzeczywistością, tak. czy raczej profesorze, nieprawdopodobnie silny kontakt z rzeczywistością. A właśnie. Z której strony na to spojrzymy? Profesor Jacek Leociak. To prawda. Ja myślę, że tak. To, co robi Macron, jest obrzydliwe. To od razu powiem. Jestem po prostu zdegustowany w najwyższym stopniu tym. To jest właśnie tak. Utrata rzeczywistości polega na tym, że człowiek po prostu nie widzi tego, co przed nim jest. Prawda? I uważa, że to, co jest, jest inne niż naprawdę jest. No i w tym sensie Macron utracił kontakt z rzeczywistością, bo widzi Putina i zarazem nie widzi tego Putina, no bo nie widzi go takim, jakim Putin jest, czyli rzeźnikiem, ludobójcą, po prostu, no bo nazwanie go bandytą jest, powiedzmy, miałbym takim, to jest taki detal, a Putin pracuje w hurcie, to jest hurtowe ludobójstwo, bo bandyta komuś da w głowę pałką bejsbolową i koniec. No. Natomiast Putin działa w skali naprawdę makro, a nie mikro. No więc w tym sensie Macron traci kontakt z rzeczywistością, bo mówię, widzi Putina, ale jednocześnie go nie widzi takim, jakim jest. I nie chce go widzieć, ale z tej drugiej perspektywy to on się trzyma swojej rzeczywistości. To znaczy takiej rzeczywistości, do której się przyzwyczaił, a która trwa no, od końca zimnej wojny, prawda? Albo od tego 89 roku i tak dalej. Pamiętacie państwo, był taki słynny filozof japoński Fukuyama i on ogłosił ten
koniec historii. To było to złudzenie, że nagle rozpadł się Związek Radziecki, bloki, prawda, te już nie istnieją, zimna, te wrogie sobie, prawda, zimna wojna, już to już jest koniec i teraz jest dopiero czas na zatrzymanie historii i strwanie w takim stanie, no właśnie, takim rajskim, gdzie nie ma czasu. Nie ma czasu, w sensie czas się nie toczy. On się zatrzymał. No i w tym sensie, jeśli to złudzenie, bo wiemy, że to było po prostu straszne złudzenie, ogromna pomyłka, wielki błąd. Zresztą Fukuyama się przyznał do tego, oczywiście, no, że on popełnił intelektualny błąd w ocenie świata. No ale jeśli powiemy, że ten błąd w ocenie świata jest rzeczywistością pana Macrona, no to on jest bardzo z tą rzeczywistością związany, bo zwróćcie państwo uwagę, jak dobrze być w takiej rzeczywistości, w której jest się bezpiecznym, bo NATO jako pakt obronny strzeże granic i piąty artykuł, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, nie oddamy centymetra kwadratowego ziemi, więc on jest bezpieczny, robi interesy, Francja się rozwija, prawda? No i teraz tak, to jest fantastyczny rynek ten rosyjski, to jest wielki, wielki rynek. Oni mają surowce, my mamy bardzo wyrafinowanie, przetworzone różne towary, które możemy sprzedać, prawda? To ja w tej chwili nie mówię, co konkretnie oni sprzedali, o co konkretnie kupują, ale handel kwitnie, no, tak jak z innymi krajami Unii Europejskiej, więc co tu zmieniać? To jest ta rzeczywistość dobra dla nas. No. I teraz jak my możemy manipulować widzeniem tej rzeczywistości? Tą wirtualną, nazwijmy to wprost, ta makronowska rzeczywistość, Macron jest tylko tutaj jakby symbolicznym nazwiskiem, makronowska rzeczywistość takiego ładu, tego końca historii, to jest wirtualna rzeczywistość. Oni sobie stworzyli taką rzeczywistość i jej bronią. I teraz bronią jej zawzięcie, właśnie zasłaniając sobie oczy przed tą realną rzeczywistością. Jak długo, przez ile lat Rosja Putina była właśnie traktowana jako taki, czasami taki enfant terrible, z tą specyfiką rosyjską, no ale przecież to wszystko tam daleko, tych Czeczenów, tych Gruzinów, tam to nie jest nasza sprawa, to jest Azja. Możemy tylko powiedzieć, że nie można naruszać jednak tych standardów demokratycznych, ale generalnie wszystko się dobrze dzieje, rurami płyną te wszystkie wspaniałe energetyczne surowce. Ślepota doszła do takiego stopnia, że o ile wiem, Niemcy mają 40% całej dostaw energii z Rosji. To jest takie uzależnienie. No i oni teraz oczywiście po wybuchu wojny, dopiero po 24 lutego 2022 roku, oni się zaczęli zastanawiać, o nie, to może jednak jest za duże uzależnienie i teraz nowy kanclerz wszystko zmienia i tak dalej, że jednak musimy się... Natomiast pod wpływem perswazji zielonych Niemcy odeszli radykalnie od jądrowej energetyki. Teraz znowu chyba będą wracać do tego i tak dalej, i tak dalej. Więc co się stało? Dopiero ten, mówiłem kilka minut czy kilkanaście minut wcześniej o tej detonacji. To jest wielka detonacja, która
powinna otworzyć ludziom oczy i uszy, zanim te uszy zostaną właściwie zablokowane przez taki wielki huk. I wielu ludziom nie otworzyła oczu ani uszu. No. I pan Macron funkcjonuje w świecie swoim wirtualnym, tak jak dawniej było. On myśli, że jest tak jak dawniej, że historia się skończyła i że on może zadzwonić do Putina i powiedzieć mu, no nie, no to może zróbmy jednak pokój, bo po co? Będziemy sobie dalej handlować i będzie spokojnie. Więc w tym sensie on jest oderwany od rzeczywistości tej, która jest naprawdę, naprawdę dotykalnej, empirycznie sprawdzalnej, ale jest zrośnięty z tą wirtualną rzeczywistością. No. Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Leociak, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, krytyczny obserwator naszej rzeczywistości. Pani Maria już napisała jakiś czas temu, Pani Mario, no tak nie można, bo to jest ageizm, a pani stosuje wzrostowizm. Nie, panie Kubo, pani Maria, myślę, nawiązuje do tytułu pewnego znakomitego filmu Mały Wielki Człowiek. Pamięta pan? To był taki klasyczny western, ale z takim podkładem filozoficznym i on miał tytuł Mały Wielki Człowiek. Tak, no niewątpliwie, niewątpliwie. Czyli gdyby ktoś widział tutaj wzrostowizm, to nie. Za chwilę mały wicepremier obrazi się na Zełenskiego, tak była łaskawa napisać pani Maria. No i pytanie, czy się obrazi, bo Zełenski o propozycji Kaczyńskiego dotyczącej tej misji pokojowej, to że on jej w pełni nie rozumie. Więcej, bardzo stanowczo Zełenski powiedział, że on nie potrzebuje zamrożonego konfliktu na terytorium swojego państwa. No i tak myślałem, profesorze, i doszedłem do wniosku, że opcje to mogą być dwie. Zełenski poza tym dodał, że tłumaczył to polskim przyjaciołom, czyli tym tam, którzy pojechali, przyjaciele. I opcje są w zasadzie dwie. One się tam mogą rozwijać jeszcze, ale ja sobie swoją prostą głową wyodrębniłem dwie opcje. Skoro Zełenski tłumaczył to polskiej stronie, a tłumaczył, to być może Kaczyński nie słyszał tego, co tłumaczył Zełenski, bo spał, lub tłumacz był w toalecie i nie tłumaczył, albo tłumacz tłumaczył, a w toalecie był Kaczyński i tam Kaczyński zasnął. To jest jedna opcja. Druga to jest taka, że i tu już będzie poważnie, proszę Państwa, bo takie komentarze już się w przestrzeni publicznej pojawiają. Zełenski nie rozumie, ja oczywiście upraszczam te komentarze i ubarwiam trochę. Zełenski nie rozumie genialnego stratega Kaczyńskiego, bo jest zwykłym prezydentem zwykłej Ukrainy. I takie komentarze w przestrzeni publicznej, drodzy Państwo, panie profesorze, już się pojawiają. Że skoro Zełenski, właściwie można no tak w intertekście, skoro Zełenski śmie nie dziękować Kaczyńskiemu za jego inicjatywę, tylko jest na tyle bezczelny, żeby jej nie rozumieć, to ja mam wrażenie, że w ramach cały czas wzrastającego hejtu, on cały czas rośnie wobec Ukraińców, powoli pochowany na razie przez media mainstreamowe, on jest pochowany ten hejt, proszę Państwa, o nim się nie mówi, przyjdzie moment, że on nagle w mediach eksploduje, tymczasem naprawdę on będzie sobie rósł cały czas i w pewnym momencie mediom będzie opłacało się go zauważyć, ale to jeszcze nie w tej chwili. Więc takie komentarze już się w przestrzeni publicznej pojawiają i od nich jest tylko krok do tego, to będzie oczywiście ekstrema, ale mówimy o zjawiskach. I od nich mam wrażenie jest tylko krok do tego, że skoro ten Zełenski nie rozumie, to że tym Ukraińcom trzeba przestać pomagać. Wie pan, ja też się uśmiecham, tylko doskonale wiemy, jak w Polsce działa, mimo tego pospolitego ruszenia, jak w Polsce działa mechanizm wiązania, jak działał mechanizm wiązania szalików po śmierci Wojtyły. Nic się od tego momentu nie zmieniło. Było wiele krytycznych sytuacji, nie było tak krytycznej jak ta, ale jeśli posługujemy się tym porównaniem wiązania szalików klubowych po śmierci Wojtyły, to teraz proszę Państwa, niestety, ja to mówię z bólem,
ale niestety nie dzieje się nic innego, jak związanie dwóch wyjątkowo wielkich, gigantycznych szalików. Ale to nadal są dwa związane szaliki po śmierci Wojtyły. Profesor Jacek Leociak. Tu jest kilka spraw. Po pierwsze, Kaczyński. Ja się, no po prostu to, co się stało tam podczas tej wizyty w Kijowie, sama wizyta, sama w ogóle, sama idea, żeby pojawić się w Kijowie, żeby jacyś politycy urzędujący aktualnie w Europie pojawili się w Kijowie, uważam, jest wcale nie głupia. I ja uważam też, że w Kijowie dosłownie mógłby się pojawić papież Franciszek, a nie z okna bazyliki modlić się o pokój, nie wymieniając w ogóle ani agresora, prawda, nie wiadomo co się stało, jaka wojna, kto cierpi, no wszyscy cierpią nagle. I oczywiście ta atomowa broń Watykanu, oddanie całego świata ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. 100 razy, 1000 razy jakby no... No, nie wiem jak to ująć, no po prostu sensowniejszy byłby właśnie taki dramatyczny przyjazd papieża do Kijowa, który by stanął, ten następca Chrystusa, i powiedział: koniec, barbarzyńska agresja rosyjska nie da ani jednego kroku dalej. Dobra, zostawmy papieża, wejdźmy do Kaczyńskiego. Przecież to jest jakiś obłęd. To jest człowiek, który po prostu, nie wiem, jest nieprzytomny po prostu. No. Ten nieprzytomny człowiek trzyma za twarz Polskę przez 6 lat, a wydaje się, że nie wie, co mówi w ogóle. No. Ja mam takie wrażenie, że gdyby go wypuścić na przykład z Żoliborza i kazać mu do Konstancina tutaj do mnie przyjechać komunikacją miejską, on by kurczę nie potrafił. Nie potrafiłby w ogóle przyjechać. No. Wsiąść, wysiąść, kupić bilet i tak dalej. I teraz taki człowiek jedzie do... W takiej sytuacji, no, jedzie tam i co on robi? On nie uzgadnia z nikim, bo przecież wszyscy w tej całej Unii Europejskiej i w NATO byli zaskoczeni tym, co on powiedział. No. Przecież on sobie to wymyślił razem z tymi swoimi najwierniejszymi sługami, prawda? Może z tą panią sekretarką jego, ja już nie pamiętam, jak ona ma na imię. Pani Basia. Tak, no z panią Basią. Mi się wydaje, że to jest pomysł pani Basi w ogóle, który prezes przejął. I on jedzie tam i mówi takie rzeczy i teraz wszyscy są zaskoczeni. Dementuje to, nie tyle dementuje, co odnosi się z jakimś zdziwieniem do tego szef NATO, politycy europejscy się patrzą jakoś dziwnie i teraz ten właśnie najważniejszy człowiek, ten Załęski, jest po prostu zdumiony. On jeszcze powiedział jedną ważną rzecz, której chyba pan nie przytoczył, a dla mnie to jest nawet najważniejsze. On powiedział tak, że on nie chce zamrożenia konfliktu, to oczywiste. Natomiast on powiedział coś znacznie jakby prostszego, a jednocześnie no bardziej dramatycznego wręcz. On powiedział, że to, co na Ukrainie będzie się dziać, to zależy od Ukraińców i od władz Ukrainy. No, nie można ponad głową prezydenta Ukrainy wymyślać jakichś wielkich strategicznych planów. No, to jest bardzo typowe dla tego, co się w Polsce dzieje od 6 lat. Ten człowiek jest jakimś dziwadłem w ogóle. Ale nie, profesorze, ja się z panem nie zgodzę. No. Kaczyński myśli tak jak Putin. Chodzi o schematy. Dla Putina Ukraina to nie jest tam jakaś Ukraina, tylko to jest po prostu kawałek Rosji. I Kaczyński myśli tak samo. Rządzę tutaj w Polsce, no to powiem, no co ta Ukraina, to przecież to jak kawałek Polski, to powiem im, co mają robić po prostu i tyle. No, no. To tak, ale to znaczy, no...
Znaczy, to jest dla mnie tak katastrofalna w sensie politycznym, no, dyplomatycznym sytuacja. To jest żenujące, to za mało powiedziane. No. To wprawiło w konfuzję właściwie wszystkich aktorów tej dramatycznej wojny. No. Zamieszanie. Zero jakikolwiek konkretów, no, zero jakichkolwiek pozytywnych skutków, tylko negatywne wygłupienie się na arenie międzynarodowej. A ten Zełenski, no tak nie rozumie. Państwo tutaj piszecie, na co my oczywiście zwracamy uwagę, że w przestrzeni internetowej zaczyna się już hejt na Zełenskiego, który śmiał nie rozumieć Kaczyńskiego. No tak, znaczy ten scenariusz, czyli takiego przekierowania emocji z pozytywnych na negatywne, jest możliwy i on się, no, mógł zrodzić w głowie tego człowieka, w której to głowie właściwie wszystko się może zrodzić. No, po prostu nie wiadomo, co się może nie zrodzić w tej głowie, łatwiej tak to powiedzieć. Natomiast to byłby wybór polityczny, no, absolutnie katastrofalny, ale przecież Kaczyński dokonuje takich właśnie wyborów przez te lata. No, w tym sensie nie możemy być zaskoczeni. I teraz przecież no, pan mówi o tym, że tu nie zrozumiał, prawda, tego wielkiego ojca narodu, w związku z tym, no, nie dorósł do tej myśli strategicznej i to może się obrócić w sensie jakichś takich, no, pozytywnych emocji, to może ochłodzić te pozytywne emocje i tak dalej. Ja myślę, że do tego jest jeszcze bardzo daleko, jeśli w ogóle pójdziemy w tą drogę. I chciałem powiedzieć o tym wiązaniu krawatów, panie Kubo, dobrze? No, proszę bardzo, proszę bardzo. To jest rzeczywiście druga sprawa, która, no, która jest w tym sensie kluczowa, bo przecież chodzi nam oczywiście o, no, o siłę sprawczą społeczeństwa polskiego, obywateli. Na ile oni mogą się zjednoczyć i na ile oni w jakimś pozytywnym działaniu mogą odnaleźć siłę wspólnoty. O to chodzi. I teraz wiązanie krawatów to jest szalików, dla mnie... Szalików. Przepraszam, oczywiście szalików. Okej. Wiązanie szalików to jest dla mnie absolutnie rytualna i sztuczna sytuacja po śmierci papieża. To jest ten tekturowy świat, który był budowany przez cały pontyfikat, który naprawdę był gdzieś ponad rzeczywistością, trochę tak unosił się, złożony ze słów, z zaklęć, z modlitw, z dumy, z takiej bardzo prostej dumy i zadowolenia, że to nasz człowiek jest w Watykanie i tak dalej. Zero w ogóle refleksji nad, no, tą myślą papieża. Zero refleksji nad jego teologią, bo gdyby była jakaś refleksja, to oczy z przerażenia się powinny nam otworzyć na tą fundamentalistyczną taką teologię w kwestiach społecznych, rodziny, antykoncepcji i tak dalej. Tego się nie widziało. Więc mnie się wydaje, że wiązanie szalików to jest po prostu taki akt teatralny. A pamięta pan pokolenie JP2? Pamięta pan, że publicyści ogłosili narodziny pokolenia JP2?
Przepraszam, tylko wejdę w słowo. Ja wtedy, oczywiście w swoim bardzo wąskim, żeby nie powiedzieć wątłym zakresie, na wszelkie możliwe sposoby udowadniałem, że jest to bzdura, że to jest tylko i wyłącznie fakt medialny, nic więcej. To jest fakt medialny, oczywiście, no ja w tym sensie to mówię, ale ja bym tutaj właśnie widział to wiązanie szalików, czyli takie zjednoczenie się po śmierci papieża. To po prostu to jest sztuczne, no, tak jak to pokolenie JP2. Jest oczywiście taki był odruch no, naturalny, no, odruch takiego, no, takiej żałoby, no, takiego, no, umarł papież i to jeszcze Polak. No, nie wyobrażam sobie, żeby co, ludzie mieli się bawić, nie wiem. Taka była. To jest konwencjonalne takie zachowanie. Nie było żadnego kontynuacji jakiegokolwiek pokolenia i tak dalej, czyli to było sztuczne. To, co jest autentycznym zrywem społecznym, który już nie jest zrywem, ale jest systematyczną akcją na skalę ogólnopolską, to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I to jest autentyczne. To są autentyczne więzy, to jest autentyczny, no właśnie ten impuls czynienia dobra w wymiarze, w tej przestrzeni społecznej i to czynienie dobra czyni nas lepszymi, ale też bardziej świadomymi, silniejszymi. Oglądamy się wokół i mówimy, jest nas dużo, dużo możemy zrobić, to jest super. To jest autentyczny ruch społeczny. Natomiast te rzeczy nie. I ja wierzę, no bo muszę w coś wierzyć, prawda? Wierzę, że ten, jak to nazwać, no ta erupcja solidarności z uchodźcami ukraińskimi, ona może zostawić jakiś trwalszy ślad, jakiś trwalszy ślad. I ja wiem, że nie wszyscy, i ja wiem, że to jest bardzo trudne, również nie tylko z powodów takich, że ludzie, część ludzi tam to olewa, w ogóle nie ma, nie interesują się, są zimni, okrutni, ale i znam, panie Kubo, takie przypadki, są ludzie, którzy dostają takiej traumy, że nie są w stanie. Polacy, nie Ukraińcy, w obliczu tej tragedii, która się dzieje i oni nie są w stanie pomagać. Ja mam przyjaciół psychoterapeutów, oni prowadzą z doświadczeniem 25-letnim, oni teraz prowadzą terapie grupowe dla tych, którzy jakby zaangażowali się w ten wielki ruch pomocy, ten spontaniczny, nie mówimy o żadnych rządowych akcjach, tylko po prostu ten spontaniczny i nie wytrzymali psychicznie tego. To tylko przypomnę, proszę Państwa, że w miejscu, w którym nas oglądacie, możecie przewinąć poszczególne posty albo wejść do zakładki filmy, bo tak samo to działa na Facebooku i na YouTubie i na Twitterze i na Twitchu. I tam znajdziecie Państwo kilka programów w ciągu minionych tygodni, których gościniami były psycholożki i psychoterapeutki, w których zwracaliśmy uwagę między innymi na to, że pomoc nie może być okupiona stratą gruntu pod własnymi nogami, takiego psychicznego, psychologicznego. Obie panie bardzo dużo o tym mówiły, także w wolnej chwili polecam. To jest po prostu problem już widoczny i na szczęście specjaliści się tym zajmują, więc to nie jest tak łatwo pomagać i ci, którzy pomagają, są bardzo, bardzo silni, ale właśnie wracam do tej nadziei i do tego, a nadzieja płynie z rozpoznania rzeczywistości. Skala jest tak olbrzymia tej pomocy w najdrobniejszym. No, w całej Polsce, w najmniejszych jakichś tam miasteczkach. I co jest najważniejsze?
to jest ogromna edukacyjna, edukacyjne doświadczenie obywatelskie. Po raz kolejny możemy, tak było właśnie z Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która jest błogosławieństwem dla Polski w tym sensie, nie tylko dlatego, że przynosi konkretne pieniądze na konkretne cele, prawda, ale też, że pokazuje ludziom, że potrafią się zorganizować, ta pomoc uchodźcom, która jest na najdrobniejszych szczeblach robiona, jakieś panie przychodzą w jakimś mieście same i szyją sobie czapki, szyją dla tych dzieci albo coś, no tysiące różnych rzeczy, które wypływa oddolnie, no spontanicznie. Pan premier Morawiecki tego nie organizuje, no i całe szczęście, no. I to jest siła, i to jest, ja to mówię naprawdę, jeśli pytamy się, gdzie szukać nadziei, to ja raczej w polityków wśród tej, w tej klasy politycznej jakoś tak trudno mi szukać dzisiaj nadziei, natomiast myślę, że tej nadziei na przebudzenie społeczne, ale nie tylko właśnie na takie spontaniczną akcję, która wygaśnie, bo pamiętajmy o tym, że ta zmiana, której jesteśmy świadkami, to jest zmiana na lata. To jest zmiana na lata. Abstrahując od samej wojny, wyniku tej wojny, jak to będzie politycznie jakoś ograne i tak dalej, to ta zmiana. Te 2 300 000 Ukraińców, którzy są, niektórzy wyjadą dalej, niektórzy pojadą do Europy, niektórzy pojadą do Stanów Zjednoczonych, bo prezydent Biden zapowiedział, że 100 tysięcy przyjmie, ale bardzo, bardzo dużo Ukraińców zostanie już u nas i staną się, wydaje mi się, największą mniejszością, jeśli tak można. To nam też zmieni strukturę społeczną, mi do głowy już dawno przyszły dane statystyczne sprzed II wojny światowej. Ten 1 000 000 Ukraińców, jeśli zostanie w Polsce, to będzie poziom zbliżony do poziomu przedwojennego. No proszę Państwa, ja powiem wprost, no bo jestem Żydem, brakowałoby mi tu jeszcze Żydów. No więc, czasami, panie Kubo, że po prostu myślimy na tych samych falach, no bo dokładnie to chciałem powiedzieć. Chciałem się odnieść do II Rzeczpospolitej i powiedzieć, że no tam mieliśmy państwo wielonarodowościowe z potwornymi problemami. Nie potrafiła sobie ta II Rzeczpospolita z tym poradzić. Teraz mamy jednoetniczne państwo i to się kończy, proszę państwa. Właśnie to się kończy. Jeden z tych przykładów tej radykalnej zmiany po 24 listopada to jest właśnie między innymi to. Już nie będziemy mieli jednoetnicznego państwa i nie będziemy mieli śladowych tam gdzieś grup, gdzieś tam, prawda, unitów, jakieś, prawda, no to były śladowe grupy. Teraz to będzie wielka, poważna mniejszość, która przyjdzie ze swoją kulturą, a widzicie państwo, jak Ukraińcy cenią ponad życie swoje, swoją kulturę, swoją ziemię i będą strasznie rozdarci, że niektórzy zdecydują się tutaj zostać, ale zdecydują się tutaj zostać, bo tam jest wszystko zniszczone przecież. No, też no, rozmawiam z tymi ludźmi i oni mówią, ja chcę wrócić, ale ja tam jest ziemia, goła ziemia i nic nie ma, tylko gruzy. Więc oni tutaj będą, co jest dla nas ogromną szansą, uważam. Jest. Ogromną szansą. Absolutnie tak. Ja po prostu, to jest absolutnie niestosowne słowo, którego użyję, ale zrozumiecie państwo w jakiej intencji. Ja się cieszę, że taka perspektywa może dla Polski zajmować. A możemy profesorze zaryzykować takie stwierdzenie, że tak jak te wszystkie sankcje i wojna prowadzona przez Rosję doprowadzą paradoksalnie w krótkiej perspektywie w Rosji do swoistej cofki cywilizacyjnej, tak to można nazwać, to
ten milion Ukraińców w Polsce, jeśli zostanie, i ja gdybym był wierzący, to bym powiedział wprost, módlmy się o to, żeby oni zostali, bo to dla Polski i Polaków będzie z uwagi na ich liczebność łamane przez kulturę nieprawdopodobna szansa cywilizacyjna. No, dokładnie tak samo myślę ja teraz się nie posługuję jakimiś wielkimi liczbami, jakimiś globalnymi tam statystykami i tak dalej. Ja poznałem kilku, dosłownie, kilkoro ludzi, prawda, stamtąd, dużo dzieci, matki przeważnie. Jak oni są fantastycznie wykształceni, jak te dzieci są, jakie one są, inteligentne, po prostu, więc to jest ogromny zastrzyk energii, wiedzy, umiejętności, a wiesz, od lat w Polsce już pracują lekarze ukraińscy, prawda, pielęgniarki ukraińskie, to jest fantastyczna dla nas sprawa, tylko właśnie jeśli teraz się zatopimy w tym błocku polskim i zaczniemy znowu słyszeć jakieś takie podgryzania, takie przekierowywania emocji, takie ja słyszę, dzisiaj przeczytałem taką informację, która mnie tak wkurzyła, że nie wiem, jest taki pan, który się nazywa Łukasz Warzecha, prawda? Panie Kubo. Matko. I ten pan Łukasz, właśnie nie używajmy słowa dziennikarz ponad miarę. Nie używajmy, bo przecież to jest gwiazdor mainstreamowych mediów, nie publicznej telewizji, tylko mainstreamowych mediów. To jest bardzo poważna persona. Tak, no to tym bardziej ważne, co on powiedział i ja to chcę skomentować, bo to jest niezwykle niebezpieczne. Bo to jest bardzo wyrafinowany, w białych rękawiczkach robiony taki właśnie putinowski sztych w nasze serce. Bo on pisze między innymi tak, są sierocini, jest sierociniec w jakimś kraju, w jakimś mieście X i ja nie podam tego miasta, bo nie mogę. I w tym sierocińcu dzieci mają zagwarantowany pobyt do 18 roku życia, a teraz jest tak, że muszą, nie kończąc jeszcze tego właśnie swojego przepisanego prawem okresu przebywania, oni muszą odejść i zwolnić miejsce dla ukraińskich uchodźców. I to tak nie powinno być. Więc to jest niezwykle wyrafinowane, bo są te wszystkie inne ciocie, pamiętacie Państwo te takie typowe zaśpiewy tych troli putynowskich, to jest tam, że ciocia z Kielc powiedziała mi, że teraz w przychodni to się nie można w ogóle dostać do lekarza, bo sami... A Polakom będą na siłę płeć zmieniać, tak. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Warzecha tu robi to bardziej subtelnie, bo jest chyba bardziej subtelny, ale to jest dokładnie to. Więc jeśli teraz przy tym fantastycznym zrywie i tej energii, która mam nadzieję energii społecznej, która się przekształci w taką organizację społeczną, takie poczucie obywatelskiej sprawczości, teraz my widzimy, co my możemy zrobić. Jurek Owsiak nauczył nas, tak to można powiedzieć, ile dobrego można zrobić, jeśli się zbierzemy razem, jeśli wrzucimy te pieniądze, a on jest 100% gwarantem, że te pieniądze będą najlepiej wydane, jak tylko mogą być. A teraz uczymy się, my Polacy, jak możemy fantastycznie się sami zorganizować, połączyć, tak, więc to będzie rozbijane. Być może pan ma rację, takie pesymistyczne widzenie jest takie, że ci ludzie, przecież oni nie zniknęli, mówimy o tym, oni mają te same mózgi, te same interesy. Ale profesorze, proszę zwrócić uwagę, oni zostali, ta wojna też, proszę państwa, bo my w sumie o tym bardzo mało mówimy, ta wojna też pokazuje, jak skołtunione są media mainstreamowe,
bo tak jak pan mówi, że oni zniknęli, to z punktu widzenia... Nie, zniknęli właśnie. Mówię, ale, że nie... ale nie, to ja inaczej powiem. Oni zniknęli, profesorze, bo oni zostali pochowani przez media. No tak. Teraz sprzedaje się coś innego. A to całe barachło, bo pan w gruncie rzeczy, proszę mnie wybaczyć, mówi o barachle, to całe barachło w pewnym momencie wróci. Wróci. Jak media odkryją potencjał, lepszy potencjał niż, proszę mi wybaczyć ten kolokwializm, jechanie na wojennej krzywdzie Ukraińców, jak odkryją potencjał hejtu na Ukraińców, bo prędzej niż później media mainstreamowe go odkryją, bo one z tego żyją. Żyją z oglądalności i rozniecania w większości wypadków najgorszych emocji, w mniejszości największych, w większości najgorszych emocji. Więc to jest tylko kwestia czasu, aż mainstream odkryje, policzy sobie na kalkulatorku, że już mu się zaczyna bardziej opłacać wyciągać to barachło z powrotem i pokazywać je, zapraszać to barachło do studia, dawać mu czas antenowy, a wraz z tym barachłem przyjdzie hejt na Ukraińców. Profesorze, ja nie musiałem pana dzisiaj prosić o to, żebyśmy przedłużali, bo pan sam przedłużył, co mnie bardzo cieszy. Tak? O, przepraszam. Ale ja za co, profesorze? Bo ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Ale to chciałem tylko zwrócić uwagę, żeby potem nie było, że panie Kubo, pan nic nie powiedział, a pan dobra, Kuba mówi. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Taka klamra chyba naszej dzisiejszej rozmowy będzie, bo ona będzie dotyczyła i Ukraińców, i Polaków, i sfery politycznej, i finansowej. Przed wojną, cały czas nie mogę się do tego przyzwyczaić, wie pan jak się mówi, że coś było przed wojną, to jest po prostu... To jest tak straszne i absurdalne jednocześnie po prostu, że głowa boli. Dobrze, ale ujmujemy byka za rogi. Przed wojną było tak, że w dość prosty sposób, na bazie merytorycznej argumentacji, potrafiliśmy udowodnić, że reżimowi nie będzie opłacała się trzecia kadencja. Tymczasem wojna zmieniła wszystko i to dokumentnie. I ja zaczynam mieć już nie wrażenie, ale pewność, że teraz reżim zrobi wszystko, żeby mieć tę trzecią kadencję. Chociażby dlatego, że Polska, będąc, tutaj też wielu dziennikarzy popełnia, pauza, nadużycie, bo ja słyszę, że my jesteśmy krajem frontowym. Wie pan, z czym mi się to kojarzy? Z pierwszą okrągłą rocznicą śmierci papieża Polaka. To jest ten sam mechanizm, profesorze. Pierwsza okrągła rocznica śmierci papieża Polaka. Nadawanie atrybutu ważności. Tak, tak, tak. I tak samo mówienie o nas, że my jesteśmy krajem frontowym, to jest to samo. To jest nadawanie nam atrybutu ważności. My nie jesteśmy żadnym krajem frontowym, bo u nas się nie toczy wojna. My nie jesteśmy krajem frontowym. Ale do czego zmierzam? Ale będąc tym przyfrontowym krajem, bo już nim jesteśmy od pierwszego dnia wojny, to ta trzecia kadencja będzie im się opłacała z uwagi pieniędzy, które z Unii Europejskiej do Polski przyjdą. Tak jak przed wojną nie byłoby w takiej ilości, czego wywozić taczkami, tak teraz, profesorze, będzie. Tak, i to mogą być różne pieniądze, bo mogą być pieniądze bezpośrednio jakby przeznaczone na te wszystkie wydatki związane z przyjęciem uchodźców. A rzeczywiście no, Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o liczbę uchodźców, która tutaj u nas jest. Notabene, przepraszam, jeszcze tylko taka dygresja, po prostu nie mogę się uspokoić, kiedy myślę o tej całej haniebnej aferze na granicy białoruskiej i tych błąkających się po lasach kilkunastu osobach, a potem 20, a potem 30, prawda, których się wypychało do lasu, bo oni zagrażali państwu i buduje się chyba cały czas ten mur. No, i wprowadziło się stan wyjątkowy, można powiedzieć stan wojenny przed wojną.
I teraz my mamy tych uchodźców. No mamy tych uchodźców i to jest naprawdę problem logistyczny, nie wiem, finansowy i tak dalej. Więc to mogą być pieniądze na sprawy uchodźców, ale to też mogą być niestety pieniądze, które Unia prędzej czy później odblokuje, które teraz są zablokowane z powodu tej reguły praworządności, ale ja się tak trochę boję tego. Ja się trochę boję. Profesorze, że troszkę w nagrodę, coś takiego, prawda? Tak, w nagrodę. Tak, ale to jest inna sytuacja, już nie możemy być tacy jacyś radykalni, to wszystko będzie dobrze, to tam oni powiedzą, ci nasi rządzący powiedzą, że my to wszystko poprawimy, zrobią jakąś ustawę, no ale przecież każdy krok już w czasie trwania wojny, już w czasie tych 33 dni, to przecież to wszystko prowadzi do tego, że oni cały czas uprawiają tą samą politykę. Nie ma żadnej refleksji. Profesorze, ale możemy pokusić się o stwierdzenie, że jakakolwiek argumentacja po miesiącu wojny, po reakcjach Unii Europejskiej, mówimy o materii czysto finansowej, Stanów i tak dalej, jakakolwiek argumentacja, że reżimowi nie będzie opłacała się trzecia kadencja, jest już argumentacją w tej chwili martwą? No nie wiem, czy martwą, ale znacznie słabszą niż to było dotychczas. Niewątpliwie. Niewątpliwie, bo perspektywa dużych pieniędzy jest i one przypłyną do Polski. To jest dla mnie, nie ulega wątpliwości. Dla mnie bardzo niepokojące jest właśnie to, że cała ta walka o praworządność i cały ten długi proces, który przeszła w tych wszystkich unijnych instytucjach i sądach i trybunałach, cała ta sprawa, żeby Unia zobaczyła jednak i przyznała to, że w Polsce w sposób drastyczny naruszana jest praworządność, że sądy nie są niezawisłe, że i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy tylko jeszcze kończąc. To się zmarnuje. No. Przypomnijmy jeszcze kończąc, że sędzia Igor Tuleja miał dzisiaj do pracy wrócić. Takie było orzeczenie sądu. No nie, tak, wrócił. Nie wrócił. Nie wrócił. Ale nie wrócił. Co? Zastał zamknięte drzwi? Znaczy przyszedł do pracy, no i go de facto powiedzieli mu, że nie, no, że tu... No widzicie Państwo, to jest to. No. Tylko, że właśnie dramat polega na tym, że ta wojna może pomóc właśnie PiS-owi. I chyba o to Panu chodzi. Znaczy no. ona cały czas pomaga. No. Ona cały czas pomaga. I ona będzie pomagać i o tym też będziemy mówić. Profesorze, to już zupełnie na koniec. Proszę mi wybaczyć, tam jest mój komentarz, ale ja nie mogłem sobie na inny pozwolić, kiedy przeczytałem słowa tej kreatury, a tą kreaturą dla mnie odczłowieczoną, odhumanizowaną jest pan Dziwisz, który do kapłanów mówi: dziękuję, że w pokorze przyjmujecie niedostatki i braki związane z naszym stylem życia. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, nie pieniądze, coś innego przyszło mi do głowy. Te klesze niedostatki, to chyba chodzi o to, że rodzi się mniej dzieci, a te, które jeszcze niedawno miały po 6-8 lat i można było je bezkarnie gwałcić, dziś już są stare i mają 12-14 albo więcej lat, no i już są za stare do tego, żeby je gwałcić. To tak proszę mi wybaczyć bardzo ten komentarz. Natomiast już taka absolutnie końcowa klamra. Kiedy mówiliśmy dzisiaj o oderwaniu polityków, to mam takie wrażenie, profesorze, że żaden z polityków nie jest tak oderwany, jak wspomniany pan Dziwisz, który jest ewidentnie między 90 a śmiercią w tej chwili. No tak, ale to w ogóle jest kondycja polskiego kościoła i kondycja w ogóle kościoła powszechnego jest taka, że on jest oderwany od rzeczywistości. Kościół jest budowlą ze słów, no. Tylko to jest taka budowla ze słów, która jako korporacja najstarsza na świecie znakomicie operuje na ziemi i dba
o swoje interesy. No, no, no. Ja już nie chcę mówić, bo wiecie, ja już się wypisałem tam o tym kościele i tak dalej. Ale to jeszcze nie raz będziemy o tym mówić, profesorze. No będziemy, ja wiem, nie unikniemy, ale to jest tak, że to jest tak groteskowe, co ten kardynał powiedział, że no naprawdę trudno znaleźć jakiś komentarz. No to śmieszne jest po prostu. No. To jest żałośnie śmieszne. Żałośnie śmieszne. Tak jak żałośnie śmieszny jest od bardzo, bardzo wielu lat tak zwany kapciowy papieża, a dla mnie to dealer krwi Wojtyły, który wypompował z Wojtyły bardzo dużo. To tutaj dotknął pan mojej czułej strony, bo ja od lat właśnie nazywam, widzi pan, kolejny dowód na to, że po prostu gramy na tych samych instrumentach. No. Ja od lat i to publicznie właśnie podobnie nazywam kardynała, bo kardynał, można powiedzieć, wie, z której strony jest chleb smarowany. Jak zobaczył, że papież umiera, to jeszcze tam w tym szpitalu, prawda, zbierał tą krew i ma taką walizeczkę i na przykład jedną ampułkę wie pan komu ofiarował? Naszemu rajdowemu kierowcy. Pamiętam, pisałem o tym i mówiłem na. No właśnie, więc to jest taka mentalność, ale on nie wybiega w ogóle poza Kościół. To jest absolutne centrum. No. Ale już tak zupełnie kończąc, profesorze, nie to, że ja chcę skończyć, ale wiem, że pan dysponuje czasem ograniczonym, no czasami tak. do 6 godzin programu, tak się umówmy. Ale zupełnie już, proszę państwa, odchodzimy od dzisiejszej tematyki, tak na koniec. Z tą krwią Wojtyły to jest tak jak chyba z tymi gwoździami, którymi Jezus był przybijany do krzyża, bo tych gwoździ naliczono na świecie już kilkadziesiąt tysięcy. To w ogóle sprawa relikwii to jest osobna rzecz. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego, jak to kulturowo funkcjonowało? Ale jeśli chodzi o relikwie po świętym Janie Pawle, to są, wie pan, w muzeum, nie w Watykanie, tylko w Wadowicach. W Wadowicach jest na przykład ta Warszawa, którą on jeździł jako relikwia. Jest kajak. Kochani, to prawda. To nie jest mój żart. Ale to dziwisz, jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby pociąć... Panie Kubo, właśnie nauka o relikwiach jest bardzo poważna. Są relikwie pierwszego stopnia. Ja to wszystko wiem. Drugiego stopnia. Ale pan mówi o nauce Kościoła, a ja mówię o biznesie kościelnym. To dziwisz, jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby zetrzeć na tarce tę Warszawę i te opiłki sprzedawać? Powinien, bo to jest istota relikwii. One się muszą rozprzestrzeniać i te kości były najdrobniejsze kawałeczki i później te różne te ubrania, no ale przecież tam jest wszystko, jest stuła, jest zakrwawiona, tylko one właśnie są rozproszone. Chyba stuła jest na Jasnej Górze, jeśli się... Powiem panu, że wywołaliśmy temat po prostu. Tak, To jest jeden z komentarzy państwa tylko. Pan Wojciech, zapomniał pan o napletkach jezusowych, z których już można uszyć prześcieradło. Słynne napletki są oczywiście bardzo słynne. Tak. Proszę państwa, profesorze, ja pięknie panu dziękuję. Cieszę się, że tak lekką głową pan dzisiaj przedłużył. Dobrze, ale to też nie można. Myśmy już wiele razy mówili. Musimy też trochę dbać o właśnie taką higienę psychiczną. No. Dokładnie. I czasami trzeba troszeczkę się rozluźnić, no, zażartować, pobłaznować. Ale ja też zmierzam do tego, że nie zawsze, proszę państwa, jak oglądacie nasze programy, to widzicie, że my nie tniemy jak w mediach mainstreamowych, bo czasem nie można urwać pewnej tematyki, bo ona za tydzień wystygnie już. Ona już nie będzie świeża, nie będzie pozbawiona tych emocji, które są w tej chwili. Tak, profesorze drogi, bo pana to można godzinami słuchać, pisze między innymi pani Anna. Ale to słuchajcie, tortura chyba. Ale nie, to się skromność teraz wychodzi z profesora naszego. Tak, tak. Proszę państwa, to kiedyś będziemy negocjować z profesorem taki nocny rajd, 6 godzin z Leociakiem, longiem.
Ale powiem panu, trzymałby pan oglądalność, profesorze. To taki eksperyment kiedyś trzeba zrobić. Profesor Jacek Leociak, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury państwa i mój gość. Ja tylko muszę przypomnieć, bez 22:35, kiedy zaczynaliśmy, umawialiśmy się na pół godziny, proszę państwa. To prawda. Półtorej godziny i ja to kocham, powiem państwu szczerze, z wami i z naszymi gośćmi. Profesorze, kłaniam się nisko, dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dobranoc. Następny poniedziałek się widzimy. Tak jest, o 21:00. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Dzięki. Proszę państwa, profesor Jacek Leociak, państwa i mój gość przez półtorej godziny. Się zadziało, prawda? Wow, wow, państwo piszecie, to był dopiero program. Zaraz państwa komentarze będą. Ja tylko jeszcze przypomnę, że w tym tygodniu będę pytać państwa, cały czas będę państwa pytać, bo usilnie pracujemy nad tym, żeby od maja uruchomić drugie stałe pasmo. Poniedziałek, piątek, 19 czy 22:15? Ja bym obstawiał tym 22:15, ale wiem, co państwo powiecie, że wtedy takie spotkania nie będą trwały półtorej godziny. Ale to się, proszę państwa, wyjątkowo tak dzieje, że one trwają półtorej godziny, naprawdę. To trzeba wkręcić po prostu tych intelektualistów w rozmowę tak, żeby na zegarek nie patrzyli. To jest strasznie taka robota czasami, powiem państwu. Więc przez ten tydzień będę państwa pytać o to, czy to ma być 19 czy 22:15. I za tydzień w poniedziałek podsumujemy sobie cały ten tydzień, bo my potem to zliczymy po prostu statystycznie. Tyle procent za 19, tyle za 22:15. Państwo możecie w komentarzach przez cały program po prostu w pewnym momencie napisać 19:22. Bez tego 15 to sobie też dajemy spokój. Dziękuję państwu pięknie za dzisiaj. Dziękując, przypominam, że to, że jesteśmy, rozwijamy się, jest no jak po prostu sam szatan zależny od państwa, tak mogę powiedzieć. No to po prostu innej opcji nie ma. I funkcjonujemy, i działamy tylko i wyłącznie dzięki temu, że państwo nas wspieracie. To był 122 program. Przez pierwsze 100 programów zaledwie 5 osób z państwa nas oglądających wspierało. I ja się cieszę, że państwo nie tylko jesteście, nie tylko komentujecie, nie tylko dyskutujecie, ale też wspieracie raz w miesiącu. Kwota jest absolutnie po waszej stronie. Za każde wsparcie zawsze serdecznie dziękuję w tym tygodniu pani Marioli, pani Oli, pani Ewie, panu Karolowi, panu Marcinowi, pani Uli, pani Krystynie, panu Darkowi, panu Piotrowi, panu Bartoszowi. Te osoby zdecydowały się stale raz w miesiącu wspierać mnie za pośrednictwem konta i za pośrednictwem zrzutki. Pięknie dziękuję tym wymienionym i tym niewymienionym, proszę państwa. A na dobranoc jutro państwa i moim gościem będzie, kto będzie? No oczywiście, że profesor Zbigniew Mikołajko, bo to wtorek, to jeszcze dwa słowa od profesora Zbigniewa. Już gotów jestem absolutnie skończyć, niczego więcej. Poza apelem, moi drodzy, o podtrzymanie naszego współbycia i wspieranie Kuby, no to jest miejsce wyjątkowe. W końcu przychodzicie tutaj z własnej woli. Nikt nie sprawdza listy obecności, nie wstawia was do apelu. Stawiacie się do apelu na swój własny rozkaz i jeśli chcecie, żeby ten apel trwał, to wspierajcie pana Kubę. Dziękuję profesorze za to słowo. Nasze współistnienie. Dobranoc, dziękuję. Tak orzekł pan profesor Zbigniew Mikołajko, który jutro będzie państwa i moim gościem po godzinie 21:00, bo to wtorek, a wtorek to właśnie wieczory z panem profesorem Zbigniewem Mikołajką. Już państwu nie zabieram czasu, bo przedłużyliśmy, ale cóż to było za fantastyczne przedłużenie. Myślę, że było warto. Jeśli ktoś z państwa nie zasnął po drodze z powodu mojego przynudzenia, bo profesor absolutnie, absolutnie nie przynudzał. Dziękuję pięknie. Życzę państwu dobrej nocy. Widzimy i słyszymy się jutro o godzinie 21:00 z profesorem Zbigniewem Mikołajką, filozofem i religioznawcą. I tak od poniedziałku do piątku. A od maja, jak dobrze pójdzie, to będziemy się dwa razy dziennie widzieć w dwóch różnych pasmach, o 21:00 i może o 19:00, albo o 22:15, to od państwa absolutnie zależy. Warunek jest jeden. Trzeba chcieć wspierać to przedsięwzięcie. Dziękuję państwu, dobranoc.